tutaj. Tutaj, tak jak fachowo. I zakładam. Zapraszam do oddania chipsa. Brawo!
Bo potem jak na sam nie wchodzę, to blokujecie, no żeby ściągnąć tutaj. No. I mamy kolejną panią na mecie. Numer
reprezentację. Ja zaczynam grupę, która powalczyła o najlepsze rezultaty. Ale cały czas ścisła połówka marszu. Przypomnijmy, że około 150 osób wyruszyło dzisiaj o 11. Oczywiście później również grupa na trasę naszego marszu. Zdecydowana większość uczestników. Ja to będę tak nie zaczynało. To mamy cały czas połówkę. Zapytamy się, jak tam mój koniec. Tych, którzy wykończyli wybrany zastęp, zaczynamy oczywiście o zwrot. Przypomnę, to wszystko, które znajdziecie za metą. Tu są oczywiście, gdzie otrzyma się wydane. Zapraszamy na Chłopieńską, zapraszamy na ciepłą supę pomidorową z naszej kuchni polowej. I później także naszych odpoczynków i odpoczynków się zapraszamy. Zapraszamy do kibicowania tym uczestnikom, którzy jeszcze znajdują się na czasie. Tak jak mówiłem, coraz głośniej się będzie robiło. Jeden zawodnik na tej ostatniej trasce, na tych ostatnich kilku przyjęciach, gdzie jeszcze można zawalczyć. U nas dosłownie do kilka sekund przed momentem minimetrów przekroczył Stanisław Paj. Ścinawska grupa, Marcin Kłopin. Teraz kolejny przedstawiciel klub. Cały się walczy, więc po kolejny przedstawiciel także klubu, które też stanie się dzisiaj I kolejny młody zawodnik na pecie Wojciech Kudarka, prosi z 94. Mamy pełen przekrój, jeśli chodzi o wiek, także od rocznika Zabijcie się w tym momencie.
Z tego przewagi, znają dobrze te tereny.
Ale nie pamiętajcie, Anna Rosa, także Małgorzata Kuniawa. Bardzo Państwa nam się tutaj zrobiło. I Jolanta Kusza, znowu w tym kolejnym razie. Cyty Rosa, śmierdząca akcja. Nie wiem, co się dzieje. Brawo Rosa, nawet się. A kolejna pani to Agnieszka Koryczna. Jest walka cały czas, właśnie tam finiszują, naprawdę osiągnięcia cały czas, bardzo dobre rezultaty, czekamy na wszystkich zawodników. Marta Zabryska, Anna Kapelska i Szlamecie. Bardzo mi znam, bardzo dobrego pana. Oczywiście na nim w ogóle mi to nie przeszkadza. Kolejna pani, która tylko chciała tutaj naszą niebieską, wmowaną linię mety, to Irena Grzybosz. Niewielka prawa dla kolejnych panów, też mamy tutaj pokaźny peleton. Pytamy się raz o tym czasie, pokazywali czy nie. Na pewno dużo łatwiej o motywacji w takiej dużej grupie. Dużo przyjemniej. Barmina Jakowska, Renata Madalińska, Monika Olejniczak i Katarzyna Galicka już na mecie. Już na mecie naszej rywalizacji 10 km w malowniczym terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest uśmiech, jest radość kulturowej pracy, jest radość ukończonego. Dawaj Józek, dawaj! Kolejny zawodnik uśmiechnięty, wchodzi na metę, jest to z numerem 70. Nie złapałem tutaj imienia nazwiska, ale możemy to będzie na naszym pomiarze. Tu zdanie Anna Mogilniczka ukończyła rywalizację. Mamy to bardzo, kolejna pani na komisję, kolejna pani na kończy rywalizację. Michalina Kubańska i już za nią Matylda Antoniewicz. Fantastyczna sekwencja dzisiaj, ponad 150 uczestników wystartowało do rywalizacji na naszej 10-kilometrowej trasie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale przyszłych paniach. Także Joanna Mytarek to kolejne osoby na naszej mecie. Jeszcze tylko kilka kroków, ale widzę, jest uśmiech, jest radość. I ten taki dobry styl na to wykazał kolejna uczestniczka naszej rywalizacji. Każdy z nim na 21 jest tutaj widzę uśmiech. O to właśnie w tej rywalizacji chodzi, o to wskazywamy, o to mówimy. Mariola Wojtowska, wyznają Joanna Skokońska. Poszukaj wujka Sebastiana, gdzieś tutaj do dziecka i cały czas pan Dąbrowy, nawet się wyleca do tutaj w gimnazjum Suchy Las, a także nasz podwodny, który jest często przejmujący się na kontekście najświeższych wyników. Pani Joanna Rajewska, bliski miłośnicy Dorni Chłopów, także mocna grupa wystawnika ze swoją kulagę, także są widoczni, nie są to pierwsze zawody, na których ich widzę, więc to także zorganizowani fantastycznie. Małgorzata Jasińska, pani Bart, kolejna uczestniczka na mecie uczestników, którzy już ukończyli marsz. Bardzo prosimy o zwrot kików, który możecie wracać do koszyka znajdującego się za metą. W międzyczasie kolejne dwie panie znalazły się już na mecie. Pani Monika Górnik i pani Dominika Jaskulska. Kolejna przedstawicielka tej najmłodszej grupy tych latorośli, drogi chłopów, trochę mocny lat startują w zawodach. To jest fantastyczna sprawa dla ten sport. Umożliwia rywalizację naprawdę w każdej grupie wiekowej w roku 2001. Ej Ania, ilu jest? Razem wszystkich? O to chodzi, o to chodzi w tej zabawie. Kolejne tutaj panie, o,
całkiem spora grupa osób na tym trasie właśnie się znajduje. Jest kupa, jest wszystko, więc myślę, że nie ma tutaj taryfy ulgowej. Nie ma taryfy ulgowej, jest krótki teren, ale nawet trzeba się zobaczyć w jakiś sposób, by znaleźć się zupełnie najprostsza trasa, bo to prawie największa gratulacja dla tych, którzy przystąpili do organizacji i ukończyli ją. Widać, że wyszło na mnie z radością, bo to po prostu tutaj chodzi. Kolega pani naprawdę fantastycznie uśmiechnięta, jest radość. Miło, że jedynie ręce triumfalnie. Wreszcie zwycięstwa z radością, właśnie na razie w dzisiejszym. Było ciężko, ale z pewnością bym teraz zapytał, czy było warto, powiedziałaby, że tak. Jest uczestniczy przekonany w zamecie i pamiętkowy medal drugi wiek Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic Walking ukończony. Jest uśmiech, kolejny zawodnik numer 54, pani Hanna Świątek, doskonale pomaga wytarła na metrę. Tuż za nim pani Izabela Wybrewska, wielki brawa dla was, wielkie panie. To już jest za nami, wyszka, zbrojona fantastycznie rozpoczęta, udziela w Wielkopolskim Parku Narodowym, ale widzę, że to charakterystyczne dla pani kończących dzisiejszy marsz. Jest dużo uśmiechu, jest dużo radości, jest naprawdę pozytywny z takim nastawieniem, także widzę, że Radko dotarła na metę, mamy godzinę 12.39, gdzie się daje pani Radko, to proszę potrwa jeszcze protest zawodników i zawodniczych jest na trasie. A następnym razem wezmę kolczatkę. Kolejną finiszerką